dzisiejszym programie. Tysiące żołnierzy, ponad 2000 jednostek sprzętu, współpraca wojsk 12 krajów. Efekty dwuletnich przygotowań Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Największe ćwiczenie wojskowe na terenie Polski, Anakonda, właśnie rozgrywa się na poligonach. Black Hawk, AW-149 i EC-725. To propozycje śmigłowców dla naszej armii. Co je wyróżnia? Jakie mają możliwości? Być może wkrótce jednego z nich będziemy mogli oglądać na wyposażeniu polskiego wojska. Zaczynamy jednak od wizyty w Akademii Obrony Narodowej, gdzie studenci rozpoczynają rok akademicki. Polskie siły zbrojne poszukują śmigłowca. Ma być to maszyna wyjątkowa. Jedna platforma przystosowana do spełnienia czterech różnych zadań. W wojskach lądowych będzie on służył jako śmigłowiec wielozadaniowy do działań bojowych. W siłach powietrznych ma on realizować misje ratownicze. Marynarka wojenna będzie go używać do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych oraz w drugiej wersji do morskich akcji ratowniczych. Trzy proponowane naszemu wojsku maszyny mogliśmy podziwiać na tegorocznym salonie przemysłu obronnego w Kielcach. To S-70i Black Hawk, AW-149 oraz Eurocopter EC-725. Przyjrzyjmy się im dokładniej. Miałem okazję latać razem z pilotami amerykańskimi na Black Hawku. To jest śmigłowiec stworzony konkretnie dla pola walki, do tego, żeby zawieźć i ludzi na pole walki, ich z powrotem przywieźć i wesprzeć w tym działaniu. Często proste rozwiązania, które tworzą ten śmigłowiec genialnym, chociażby na przykład możliwość, gdy pilot zostanie trafiony, fotele kładzie się do tyłu i załoga, która znajduje się z tyłu, bądź żołnierze z tyłu, mogą temu pilotowi udzielić bezpośredniej pomocy, pierwszej pomocy. Jest to rzecz, którą ja widziałem pierwszy raz. Ten śmigłowiec powstaje w Mielcu od najdrobniejszych detali, które są składane, przechodzą przez różne procesy technologiczne. Wirnik jest bardzo mocny tutaj. Konstrukcja jest dostosowana do silników. Jest sprawdzona przez największe armie świata, prawda? I nadal jest śmigłowiec zapotrzebowany, kupowany. Pierwsze śmigłowce z Mielca latają już na niebie Arabii Saudyjskiej, Meksyku. Za niedługo będą latały w Brunei i w Kolumbii.
Tym śmigłowcem EC-725 Caracal możemy wypełnić wiele rodzajów misji. Na przykład w Afganistanie transportujemy nim wielu żołnierzy. To tak zwany transport taktyczny. Wykonujemy nim ewakuacje medyczne. Jesteśmy w stanie pogotowia w ciągu 30 minut za dnia i 60 minut nocą. I tak jest codziennie. Do tej pory w Afganistanie tym helikopterem udało się uratować około 300 ludzi. Wielką zaletą tego helikoptera jest bardzo dobry automatyczny pilot. Można nim lądować, nie widząc, co dzieje się na zewnątrz. Ma to szczególne znaczenie w Afganistanie. Można nim lądować w tumanie kurzu, nie patrząc na zewnątrz. Dla osłony helikopter wyposażony jest w dwa karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm, po jednym z każdej strony. Wszystkie elementy uzbrojenia, na przykład 20-milimetrowe działko, możemy umieścić na zewnątrz lub wewnątrz maszyny. Jest również przystosowany do montażu pocisków przeciwpancernych, rakiet. Kolejny kandydat do służby w naszej armii to produkowany w zakładach w Świdniku przez Augusta Westland śmigłowiec AW-149. Dwa turbinowe silniki tej maszyny napędzają pięciopłatowy wirnik nośny oraz czteropłatowe śmigło ogonowe. W środku może podróżować 18 żołnierzy. Specjalnie dostosowane podwozie pozwala na kołowanie nawet na nierównym gruncie. Śmigłowiec AW-149 to również maszyna wielozadaniowa. Może wypełniać misje ratownicze, a po zainstalowaniu odpowiedniego wyposażenia i uzbrojenia sprawdzi się jako helikopter wsparcia. Polskie lotnictwo wojskowe przechodzi ciągłą modernizację. Poszukiwanych 26 nowych śmigłowców spełni jedynie część jego potrzeb. Szacowaliśmy, że będzie potrzeba dla Sił Zbrojnych około 150 śmigłowców różnego typu. Przetarg na 26 śmigłowców to nie tylko uzupełnienie potrzeb, jakie mają Siły Zbrojne w zakresie uzupełnienia możliwości i zdolności bojowych z wykorzystaniem śmigłowców. W oczekiwaniu przemysłu, myślę, że i społeczeństwa, i środowisk naukowych, przetarg daje możliwości rozwoju i możliwości wejścia producentów i ośrodków naukowo-badawczych w proces przygotowania wersji śmigłowców dla naszych Sił Zbrojnych. Jest potencjał, który przy tym zakupie, mamy nadzieję, zostanie wykorzystany. Da nam to rozwój, pracę na następne kilkanaście lat. Da nam to potanienie eksploatacji w przyszłości. Polska jest nie tylko klientem, nie tylko kupuje wreszcie znaczące ilości helikopterów, czy to dla ratownictwa medycznego, czy teraz dla polskiej armii. Firmy zdają sobie sprawę, że aby zdobyć nie tylko kontrakty, ale i nasze serca, to muszą produkować w Polsce. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie wspierało firmy, które z Polski te maszyny eksportują na cały świat. Wiem, że mamy w tym coraz większe sukcesy. Wszystkie rodzaje sił zbrojnych, inspektoratów oraz żandarmerii wojskowej, blisko 11,5 tysiąca żołnierzy oraz ponad 2000 jednostek sprzętu. Żołnierze Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady. Wszyscy współpracują w czasie największego ćwiczenia sił zbrojnych RP, Anaconda 12. Anaconda jest ćwiczeniem cyklicznym realizowanym co dwa lata. W tym roku ćwiczenie to jest w charakterze międzynarodowym. Po raz pierwszy ćwiczenie jest wpisane w plan ćwiczeń międzynarodowych NATO, dlatego też jest wizytowane przez siły zagraniczne, armię litewską, estońską, amerykańską, jak i wiele różnych innych państw, które są zainteresowane przebiegiem tego ćwiczenia. Głównym celem jest zgranie wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk specjalnych, jak również pozostałych inspektoratów, wojskowych służb zdrowia, wsparcia. Pierwszym planowym ćwiczącym na tym poligonie jest 11. Dywizja Kawalerii Pancernej, która realizuje zadanie jako zgrupowanie zadaniowe i ma przydzielone siły z innych rodzajów wojsk. Tutaj biorą również udział w ćwiczeniu wozy bojowe, czołgi, Leopard, również siły artylerii, wojska obrony przylotniczej, wojska chemiczne, inżynierowo-saperskie. Pełne spektrum działań, to co na współczesnym polu walki można spotkać, tutaj widzimy na tym poligonie drawskim.
Grupy dywersyjno-rozpoznawcze przeciwnika mogą wykorzystywać zgromadzone na naszym terytorium środki trujące, chemiczne, do konstruowania improwizowanych ładunków wybuchowych. Skażenie mogło objąć swoim zasięgiem duże terytorium prowadzonych działań bojowych. Głównym celem było dotarcie do składowiska, zlikwidowanie zagrożenia. Celem rozegrania tego epizodu było sprawdzenie nowatorskiego rozwiązania, które polega na skonstruowaniu zespołu rozminowania specjalnego i neutralizacji. Głównym zadaniem oddziału rozminowania specjalnego jest rozpoznanie i likwidacja improwizowanych urządzeń wybuchowych, w tym także w środowisku zagrożenia chemicznego. Zadaniem saperów było dotarcie do laboratorium, likwidując po drodze improwizowane ładunki wybuchowe, które nieprzyjaciel założył w celu uniemożliwienia skutecznego działania. Następnie chemicy dokonali rozpoznania zagrożenia chemicznego oraz prowadząc działania neutralizujące doprowadzili do usunięcia zagrożenia. Inspiracją do utworzenia nowego elementu ugrupowania bojowego wojsk inżynieryjnych były wnioski i doświadczenia, które czerpiemy z misji stabilizacyjnej w Iraku, obecnie z misji w Afganistanie. I możemy porównać cel i główne zadania tego elementu do zadań realizowanych w Afganistanie przez zespoły rozminowania dróg, tak zwane RCP, które działają w środowisku zagrożenia minowego i w środowisku występowania improwizowanych urządzeń wybuchowych. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni składa się z żołnierzy 12 państw. Bazą do współpracy jest język angielski. Jest to obowiązek dla każdego żołnierza, który służy w korpusie, posługiwać się językiem angielskim na bardzo wysokim poziomie. Nasz korpus jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z obroną terytorium państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. I zadanie jest to realizowane przez żołnierzy, którzy wchodzą w skład korpusu stanowiska dowodzenia z 12 państw wraz z jednostkami bojowymi pancerno-zmechanizowanymi z Polski, z Danii i Niemiec. W ćwiczeniu Anaconda 12 nasz korpus realizuje bardzo ważne zadania ćwiczebne w składzie jednostek Wojska Polskiego. Panowie, więc następnym punktem jest pozycja Eryk. Jest dla nas bardzo istotne, aby zająć stanowisko ogniowe o czasie całą drużyną. Błyskawicznie musimy uzyskać pełną gotowość bojową. To pozwoli nam wykonać zadanie. Pierwszy raz postawiono nam zadanie włączenia naszego sztabu do udziału w polskim ćwiczeniu Anaconda 12. Jesteśmy w pełni zintegrowani z cyklem treningowym polskich sił zbrojnych i wydaje mi się, że wychodzi nam to całkiem dobrze. Obecnie znajdujemy się w połączonym centrum operacyjnym Dowództwa Taktycznego Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Możemy tu zobaczyć, jak wygląda praca międzynarodowego zespołu. Na przykład ten oficer pochodzi z Estonii, oficer operacyjny z Litwy, a oficer dyżurny jest Polakiem. Podsumowując, jest to swoisty mikrokosmos, który w prosty sposób obrazuje działanie Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód, jego skład oraz możliwości działania jednostek reprezentowanych w sztabie.
O której gotowość do ataku? Będą gotowi jutro o 5 rano. Dobrze, dziękuję. Jak widać, w połączonym dowództwie operacyjnym pracują żołnierze 12 armii. Z jednej strony działamy w wydzielonych stanowiskach, a z drugiej w jednym wielokulturowym środowisku. To, co się tutaj dzieje, to trening wypełnienia artykułu 5, gdzie ćwiczymy zapewnienie wsparcia Polsce w razie ataku z zewnątrz. Artykuł 5 jest najbardziej znaną zasadą funkcjonowania NATO, zgodnie z którą możemy się wspierać w razie napaści. Na tym polega to ćwiczenie, które realizujemy po raz pierwszy od 2005 roku. Komao to w kodzie NATO Composite Air Operations. Są to operacje kompleksowe przy użyciu wielu rodzajów lotnictwa. W tym przypadku było to nasze lotnictwo uderzeniowe i lotnictwo osłony składające się z samolotów bojowych typu Su-22 i naszych najnowocześniejszych F-16. Ich zadaniem było zneutralizowanie potencjału bojowego odwodów przeciwnika podchodzących w rejon działań bojowych, zanim zostanie on użyty do walki przeciw wojskom lądowym. Nasi piloci wykonują zadania na korzyść wojsk lądowych i jednocześnie ćwiczą bardzo skomplikowane manewry z nagłą zmianą wysokości, kierunku lotu i prędkości lotu. W związku z tym przeważnie takie zadania wykonują naprawdę bardzo dobrzy, doświadczeni lotnicy i takich mamy w Siłach Powietrznych. Zadanie to było naprawdę dobrze skoordynowane z działaniami wojsk lądowych poprzez koordynatorów ognia i głównego koordynatora działań taktycznych i ogniowych na tym poligonie. For sure, the exercise is not over yet. Z pewnością ćwiczenia jeszcze nie dobiegły końca, ale już jestem przekonany, że ich ostatecznym rezultatem będzie korzyść ze zdobytego doświadczenia. Przyjąłem odpowiedzialność za oddział korpusu blisko 3 lata temu i muszę powiedzieć po tych 3 latach, że to nie tylko przyjemność, ale i wielki zaszczyt dowodzić tą jednostką stacjonującą w Polsce.